Witam Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mikołaj Lech, a to jest mój podcast pod tytułem Prawna ochrona marki. Odcinek 9. Jako rzecznik patentowy opowiem Ci, jak możesz zapewnić swojej marce silną ochronę prawną oraz dlaczego jest to takie ważne. Dowiesz się również, jakich błędów jako przedsiębiorca powinieneś unikać. Ten podcast jest również uzupełnieniem wiedzy, którą dzielę się na moim blogu pod adresem znakitowarowe-blog.pl. Witam Cię w 9. odcinku mojego podcastu. Dziś będę rozmawiał z moim dobrym znajomym Jordanem Ogorzelskim. Jordan jest właścicielem Calisthenics Academy, a jest to największa organizacja kalisteniki w Polsce. Pomimo młodego wieku Jordan jest utytułowanym sportowcem, jeżeli chodzi o zawody kalisteniki i tak zwanego street workoutu na świecie. No i kawał tego świata, można powiedzieć, już zwiedził. Zajął pierwsze miejsce w eliminacjach do Pucharu Świata w RPA w 2014 roku, no i to pozwoliło mu zakwalifikować się do superfinału Pucharu Świata w Oslo, gdzie zajął świetne 10. miejsce. W kolejnym roku zajął najpierw drugie miejsce w eliminacjach, które odbywały się wtedy w Dubaju, a później zwyciężył w Hongkongu. Kiedy ponownie wziął udział w superfinale Pucharu Świata, tym razem w Moskwie, otarł się o podium i zajął 5. miejsce. Jednym słowem, Jordan zbudował dużą firmę na swojej pasji. Zaprosiłem go do rozmowy nie tylko dlatego, że imponuje mi jego przedsiębiorczość. Jordan jest przykładem przedsiębiorcy, któremu konkurent w pewnym momencie próbował ukraść markę. Jak ta historia się skończyła, usłyszysz za chwilę bezpośrednio od niego. Witam Cię bardzo serdecznie, Jordanie. Cieszę się, że zgodziłeś się na ten wywiad. Cześć, Mikołaj. Słuchaj, we wstępie powiedziałem, że odnosisz liczne sukcesy, nie tylko w Polsce, ale na arenie międzynarodowej. Cytuję również Twoje słowa, że stworzyłeś największą organizację kalistyniki w Polsce. Przyznaj się teraz, ile osób aktualnie u Ciebie ćwiczy? No, dokładnej liczby nie chcę podawać, ale mogę powiedzieć, że jest to liczba około 500 osób, która w chwili obecnej ciągle rośnie. Nie no, to są ogromne liczby, ale ja wiem, czym jest kalistenika. Powiem też tutaj słuchaczom, że u Was ćwiczę. Ty doskonale wiesz, bo to jest Twoja pasja, ale powiedz słuchaczom, czym jest ten sport? Żeby móc to Wam wytłumaczyć jak najprościej, są to ćwiczenia ogólnorozwojowe, które zapewne wszyscy dobrze znacie, takie jak pompki, przysiady, brzuszki czy podciągnięcia w wielu najróżniejszych modyfikacjach. Tylko jest trener, który ciśnie. Oprócz tego oczywiście, że tak, musi tak być. Czyli teoretycznie można to zrobić samemu, ale w praktyce chyba mało kto będzie się przez systematyczny okres tak dobrze i jest mocno na pewno trudniej. Słuchaj, Twój klub powstał oficjalnie w październiku 2012 roku, czyli faktycznie niedawno świętowałeś 4. urodziny. Powiedz mi, jak to się zaczęło? Jak w ogóle tym sportem zacząłeś się interesować? Tak jak mówisz, na sport natrafiłem w 2012 roku i w sumie to był, mówią, że nie ma, ale tak to wygląda, był to przypadek, tak? Pewnego dnia tata dał mi czasopismo, na którego okładce był prekursor tego sportu w Stanach Zjednoczonych, Hannibal for King. No i kiedy to czasopismo otrzymałem, to oczywiście zaintrygowało mnie w środku na 4 strony wywiad z nim. Przeczytałem, potem włączyłem komputer, internet, przeczytałem kilka artykułów, obejrzałem kilka, bardziej 10 filmików na YouTubie. No i w sumie tak to się zaczęło. Następnego dnia poinformowałem mojego znajomego i poszliśmy na boisko do naszej starej szkoły i rozpoczęliśmy pierwszy trening, podciągając się na starej bramce piłkarskiej. A powiedz mi, to nie jest trochę tak, że, bo o tym człowieku już słyszałem, oczywiście też widziałem jego filmy, czy to nie jest tak, że on zainspirował nie tylko Ciebie, ale i w ogóle całą branżę, jakby stworzył ten ruch tutaj, ten sport? Tak, myślę, że zdecydowanie można tak powiedzieć, na pewno nie jestem jedyny, który został zainspirowany przez niego. Tak jak mówisz, nie pamiętam, ile milionów wyświetleń mają jego filmiki, natomiast no bardzo wiele, a te liczby na pewno świadczą o tym, że zainspirował więcej osób niż tylko mnie. Także to na pewno, zgadzam się z Tobą. Ma tego świadomość? Myślę, że tak. Świetnie, człowiek legenda. Myślę, że tak. Słuchaj, to powiedz mi, ile Ty miałeś lat, jak zaczynałeś? Były to wakacje po maturze, chodziłem do liceum, były to wakacje po maturze, więc 19 lat miałem, kiedy rozpocząłem to wszystko robić. To jest ważne w kontekście tego, gdzie jesteś teraz. Minęły 4 lata, masz 23 lata i klub, który ma po prostu 500 członków. Robi wrażenie, powiem Ci szczerze. My osobiście poznaliśmy się na jednym z Twoich treningów, kiedy w ogóle zacząłeś to wszystko rozwijać. To był grudzień 2012 roku. Ciekawi mnie,
Czy pamiętasz, jakie miałeś wtedy cele? Co chciałeś osiągnąć prowadząc klub? Co miał w głowie człowiek, który był po maturze i rozkręcał biznes? Jeżeli to można oczywiście nazwać rozkręcaniem biznesu, tak? Ale jeżeli tak o tym mówimy, to oczywiście tak to profesjonalnie nazwę. Natomiast no śmieję się, bo jest to oczywiście dość zabawne. Zresztą każdy z nas wie, jak z roku na rok zmieniają się jego myśli, jak z roku na rok zmieniają się jego cele, jego w ogóle postrzeganie świata i przede wszystkim świadomość czegokolwiek. I to samo działo się w moim przypadku, zwłaszcza, że miałem aż 19 lat. No to sprawa wyglądała następująco. Samo Calisthenics Academy założyliśmy w 3 osoby. No i jako, że na początku była nas trójka, to kiedy podciągaliśmy się na tej, wtedy w trójkę, starej bramce piłkarskiej, no to pewnego dnia porozmawialiśmy sobie, postanowiliśmy, że to może co? Zróbmy na tym biznes. No dobra, robimy. I prawdę mówiąc, w tych dwóch zdaniach są nasze wszystkie cele, cały biznes plan. Marzenia. Tak, to jest nasz cały biznes plan. Zróbmy na tym biznes. No dobra, to zrobimy. Na tym się zaczęło, na tym się skończyło. W tamtym okresie więcej naprawdę przez kolejnych kilka miesięcy nie było zupełnie nic. Czyli nawet nie mogłeś przewidywać, co będzie później. Po prostu podobało nam się to, co robimy. Chcieliśmy zrobić coś więcej. Tak naprawdę, nie wiedząc nawet co, ale chcieliśmy coś więcej. Ale co? To już sprawa drugorzędna. No dobrze, ale później zaczęliśmy to bardzo dobrze rozwijać. Tych członków, osób, które zaczęły uczęszczać na te treningi, było coraz więcej. W którym momencie poczułeś, że tworzy się coś większego, że to już przestaje być taka zabawa młodych ludzi, ale robi się prawdziwy biznes? A może były jakieś takie okresy po prostu przełomowe? Ja zawsze powtarzam, że ciężko jest stwierdzić taki jeden krytyczny punkt, tak? Bo w moim odczuciu, bynajmniej moim zdaniem, to zawsze są właśnie okresy, to zawsze jest jakiś tam okres, tak? Jednym z tych okresów było to, jak własnoręcznie wybudowaliśmy za 300 zł drążek na naszym starym właśnie boisku szkolnym i tam zaczęliśmy się podciągać. Kolejnym punktem takim milowym było przejście do fitness klubu jednego z współzałożycieli, tam rozpoczęcie treningów. Kolejnym punktem było wybudowanie pierwszego, przepraszam, nie pierwszego, ale największego ówczesnego w Polsce placu do kalistyniki. I tych punktów jest dużo, dużo, one co jakiś czas one zmieniają punkt widzenia. Natomiast punktem, który pamiętam najbardziej, który myślę, że naprawdę zmienił mi w głowie, oczywiście na plus, i od którego wszystko wkroczyło na znacznie poważniejsze tory, był mój udział po raz pierwszy w zawodach międzynarodowych. Były to w 2014 roku Mistrzostwa Świata w Moskwie i, jak to się mówi, podróże kształcą. Ta podróż ukierunkowała mnie bardzo. Kiedy wróciłem, no jakby to powiedzieć, byłem zupełnie innym człowiekiem i myślę, że wtedy wszystko zaczęło się na poważnie. Czyli tak, zacząłeś z dwoma kolegami podciągać się na drążku. Tak to się rozwinęło, że w którymś momencie pojechałeś do Moskwy, pojechałeś do RPA, pojechałeś do Dubaju, razem byliśmy w Hongkongu, tak więc to jest wyjaśnienie, skąd te ciekawe nagrania z Hongkongu tak mam. Jest. Kibicowałem Jordanowi i widziałem jego zwycięstwo. Ja mówię tak, pasmo samych sukcesów, prawda? Powiedz mi, kiedy ta sielanka się skończyła? Kiedy ta sielanka się skończyła? Był taki punkt kulminacyjny. Miał on miejsce we wrześniu 2013 roku. Natomiast, żebym mógł lepiej wytłumaczyć, co dokładnie było tym punktem kulminacyjnym, muszę się cofnąć troszeczkę wstecz i pokrótce przybliżyć naszą historię. Oczywiście byliśmy młodymi chłopakami, którzy rozpoczęli działalność biznesową. Wtedy nie można było tego nazwać biznesem, ale jednak to coś w tym było, bo robiliśmy coś więcej, bo zaczęły pojawiać się pieniądze, bo zaczęła się pojawiać większa liczba obowiązków. Na początku było nas trzech i wspólnie pracowaliśmy, ale właśnie w pewnym momencie, przed tym wrześniem, jeden z współzałożycieli zaczął się od nas odsuwać. I tak jak na początku było nas trzech, to w pewnym momencie było nas dwóch. Byliśmy akurat wtedy w okresie budowy w tamtym czasie największego placu do kalistyniki w Polsce, który udało nam się wybudować. To był nasz cel, to było nasze marzenie, to było to, na czym nam najbardziej zależało i udało nam się ten plac wybudować. Natomiast to właśnie jest ten punkt kulminacyjny. Budowa oraz otwarcie placu spowodowały, jak to się mówi, no, takie sytuacje, które dzieją się w życiu. Czyli kiedy jest największy sukces, to często zdarza się również i największy, może nie upadek, ale największy pstryczek w nos, tak, największe problemy.
I to właśnie po tym otwarciu, kiedy zrobiliśmy otwarcie na całe miasto, przyszło bardzo wiele osób. Następnego dnia, zresztą przez cały tydzień, a nawet przez cały miesiąc po otwarciu tego placu, przychodziło wiele nowych osób do naszego klubu. I to wtedy pojawiły się problemy. To był ten moment, kiedy wy otworzyliście plac, prawda? Tak, to był ten moment po Kiedy otwarciu chyba ze 100 placu. osób u was już zaczęło ćwiczyć, więc Zdecydowanie pojawiła tak. się taka liczba, że właściciele tego klubu po prostu oczy otwierali ze zdumienia, co się dzieje. Pojawiła się właśnie taka duża liczba osób i co ja też bardzo pamiętam, w momencie, kiedy pojawiła się duża liczba osób, pojawiła się z ich strony niska satysfakcja z zysków. Prawdopodobnie przez to te problemy się zaczęły. Z uwagi na chęć większych zysków, otrzymaliśmy i błędnie podpisaliśmy na miejscu umowę, przez którą w tamtym czasie wkroczyliśmy w swoje pierwsze firmowe długi. Postanowili nas ze sobą skłócić, postanowili odsunąć mnie i Adriana, postanowili nas przede wszystkim rozdzielić. I ostatecznie tak było, że Adrian nie miał do tego klubu wstępu i mogłem w tym klubie być tylko ja. W momencie, kiedy byłem ja sam, oczywiście właściciele poczuli, chcieli, żeby tak było, że jestem osłabiony. No i zaczęły się rozmowy. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Rozmowy, podczas których próbowali mnie nakłonić do tego, że warto współpracować z nimi, a lepiej, żebym zostawił Adriana. Nie mówię, to nie był łatwy okres, to był ciężki okres, bo była to dla mnie pierwsza taka w życiu sytuacja, kiedy spotkałem się z takim natężeniem, z takim naciskiem rozmów, które nie uchodziły płazem, zostawały w mojej głowie przez długi czas. Natomiast mimo to nie dałem się i postanowiliśmy razem z Adrianem opuścić tamto miejsce treningowe i znaleźć nowy lokal. Natomiast nie było to takie łatwe, bo właścicielka robiła nam dość dużo pod górkę, dlatego dłuższą chwilę zajęło nam znalezienie odpowiedniej sali treningowej, ale ostatecznie udało się to zrobić i zrezygnowaliśmy z ciepłego, pewnego miejsca, zrezygnowaliśmy z miejsca, które przede wszystkim klienci, klubowicze znali, wiedzieli gdzie przyjść. Kojarzyli. Prawdę mówiąc, budowaliśmy tam przez pół roku największy w Polsce plac do kalisteniki. Musieliśmy z niego zrezygnować. Jak to było? Miesiąc chyba minął, tak? Miesiąc, półtora od momentu, kiedy otworzyliście plac i koniec. To miejsce I już koniec. I prawdę spalone. mówiąc, mieliśmy ten plac tylko przez miesiąc, półtora i no i tak to się skończyło. Przeszliśmy na salę gimnastyczną, na której nie było żadnego sprzętu i musieliśmy zacząć sobie radzić w zupełnie nowej i odmiennej sytuacji. Ja towarzyszyłem temu, ja tam byłem, pomagałem wam, na ile było to możliwe. Więc doskonale to wszystko pamiętam. Wszyscy klubowicze się zjednoczyli wokół was, nikt tam nie został. Wszyscy powiedzieli, że idą za wami. Tak więc było ogromne wsparcie, takie poczucie, że budujemy coś swojego, coś, co ktoś chce nam odebrać. Natomiast ta historia miała swoje dalsze perkusje, ponieważ, jak pamiętasz na pewno dobrze, ja do was zadzwoniłem w nowym roku i zamiast składać życzenia, powiedziałem bardzo złe informacje. Otóż dopiero wtedy w rejestrach Urzędu Patentowego pojawiła się informacja, że właścicielka tego klubu zgłosiła wasz znak towarowy, wasze logo po prostu do Urzędu Patentowego. Ja może wytłumaczę, dlaczego od tego września, kiedy pojawił się ten konflikt, do stycznia nie było tego widać. W tamtym stanie prawnym Urząd Patentowy publikował te informacje dopiero po 3 miesiącach. Tak więc chyba dokładnie tam, nie wiem, 26 albo 28 grudnia ta informacja się pojawiła. My od razu to wyłapaliśmy. I było, słuchajcie chłopaki, to, że zmieniliście miejsce ćwiczeń, to nie wszystko. Będziemy tutaj musieli bić się o znak towarowy. I jak popatrzyłem sobie na te daty, to było wszystko pięknie zaplanowane, ponieważ ta cała akcja z wyrzuceniem Adriana z klubu miała miejsce 8 albo 9 września. Natomiast z dokumentów, które tutaj udostępnia Urząd Patentowy, widać, że zgłoszenie miało miejsce 5 września. Plac był otwarty w ogóle 1 września. Tak więc otworzyli, zobaczyli, ile ludzi przyszło, jaki to ma ogromny potencjał, ile wy w to zainwestowaliście tak naprawdę, również emocji. Po czym, kiedy była zgoda, sami zgłosili znak towarowy, wyrzucili Adriana, próbowali cię tutaj jakoś do siebie przyciągnąć, to się nie udało. No i byliśmy w takiej sytuacji, że jeżeli dostaną ochronę, to mogą zakazać wam posługiwania się waszym logo, które wtedy już po ponad roku było naprawdę bardzo dobrze rozpoznawalne. I nad nami zaczęła tutaj wisieć takie widmo sporu, który się pojawia. I ja zadam ci takie pytanie. Ty pamiętasz, że jak była zgoda, była was
Trójka na początku. Ja wam mówiłem, słuchajcie, logo jest świetne, biznes się rozwija, zarejestrujcie ten znak towarowy. Doskonale ten moment pamiętam, bo to właśnie wydaje mi się, pewien nigdy nie będę, natomiast wydaje mi się, że to ten moment był kluczowy, bo pamiętam, jak jeszcze siedzieliśmy na sali właśnie z tobą, Mikołaj, siedzieliśmy wtedy w czwórkę i przedstawiałeś nam zalety z zarejestrowania znaku, no i co? No i jak się potem okazało, kiedy zakończyliśmy współpracę, kiedy on przestał z nami działać, to o 2 tygodnie szybciej niż my zarejestrowali ten znak. Zgłosili go do ochrony. Tak, zgłosili go do ochrony, masz rację. Była sytuacja taka, że zadzwoniliście, co się dzieje, ja po prostu wierzyć mi się nie chciało. I mówicie, słuchaj, szybko, zgłaszamy ten znak. No i zgłosiliśmy, natomiast... Było już za późno, w pewnym sensie. Wyprzedził was, tak. Wyprzedził was. I ja mam takie pytanie, jeżeli możesz cofnąć się do tego początku 2014 roku, to ty brałeś pod uwagę to, że ja ci powiedziałem, że jeżeli tego sporu nie wygramy, bo taki spór się przed sądem szykował, że wy możecie zmienić, będziecie musieli zmienić swoją markę, odejść od niej? Oczywiście, że takie myśli przechodziły mi przez myśl, no bo jeżeli to są fakty, no to z nimi się nie dyskutuje. Natomiast oprócz tego, że przechodziło mi to przez myśl, to nic więcej się z tym nie działo, bo nie dopuszczałem do siebie takiej myśli, bo byłem... W tamtym czasie byłem przekonany, że bez względu na postępowanie sądowe, na pozew, który będziemy zmuszeni wytoczyć, o czym prawdopodobnie za chwilkę powiesz, to i tak ten znak, to logo ostatecznie będzie naszą własnością z prostego powodu. Z powodu tego, że zarówno, że byłem współautorem tego znaku, a to jest bardzo ważne. No właśnie, bo to jest taka kwestia, o której też będę mówił, że nie można zarejestrować znaku towarowego, który narusza tam w świetle prawa osób trzecich, w tym przypadku prawa autorskie. Tak więc ta osoba, która zgłosiła ten znak towarowy, tak naprawdę zgłosiła logo, które jest utworem, a do której nie ma praw. Tak więc pozostała kwestia tego, kto jest autorem tego logo. Mówisz tutaj, że razem z Adrianem jesteście współautorami. Wiem, że ty fizycznie tam rysowałeś, on się z tobą konsultował, jak to wszystko poprawiać i te wszystkie jakiekolwiek dowody, które wtedy były na twoim komputerze. Natomiast problem z prawami autorskimi, o czym ja bardzo często mówię tutaj na swoim blogu, jest taki, że tego się nigdzie nie rejestruje. Stworzyłeś to, wydrukowałeś, wysłałeś mailem czy na Facebooku do wszystkich znajomych z jakąś prośbą o opinię, natomiast to nigdzie nie ma fizycznie takiego śladu, że to ty razem z Adrianem stworzyliście to logo. Tak więc dopiero musieliście wnieść pozew do sądu, między innymi właśnie o ustalenie, kto jest autorem tutaj, w kontekście tego, że dopiero mając potwierdzenie, kto jest twórcą, możecie działać w urzędzie patentowym, próbować na przykład albo sprzeciwić się do rejestracji znaku, albo go unieważnić. I też pomagałem na każdym etapie, prawda? Zresztą nie da się ukryć. Ja wam, no byłem, bardzo się identyfikowałem z tym, co tam robicie. I pamiętasz, jak zbieraliśmy te wszystkie dowody? Tych dowodów nie było dużo. Nie było takich dowodów przekonujących. Masz rację, wy wiecie, że macie rację, ale co z tego, jeżeli ja nie dostanę dowodów, to po prostu nie wykażę, że jesteście twórcami. Opowiedz historię może z informatykiem śledczym. Już mówię, no tak jak ty, Mikołaj, mówisz, tych dowodów nie było za wiele, albo może nawet i było ich dość dużo, ale nie były one dowodami, które wskazują 100% pewność, że to właśnie my jesteśmy autorami, tak? Bo było wiele grafik, było wiele rysunków, ale właśnie, co się okazało? No, poszliśmy do informatyka śledczego, który przed rozprawą miał nam z moim dyskiem na moim komputerze, bo to tam znajdowały się te wszystkie dane, dokumenty, wszystkie te pliki robocze. Po co? Po to, żeby potwierdził, że to właśnie na tym komputerze tego dnia, to właśnie u mnie, na moim programie i tak dalej, że to było zrobione. W tej dacie. Tak, w tej dacie, dokładnie. No i co się okazało? Znalazł te pliki. Te pliki oczywiście były, ale jak to pech chciał, ja nie chcę teraz z tak wielu formatów grafiki komputerowej, okazało się, że zapisałem pliki w tym formacie, w którym nie da się ustalić daty wytworzenia pliku. No i tego dowodu nie można uznać jako pewniak. No wyobrażacie to sobie? No masakra. On chyba powiedział, że jest 100 formatów. Tak, jest. A ty człowieku wybrałeś ten, który nie zapisuje daty. Ja wybrałem akurat ten jeden, w którym nie można jawnie, jasno ustalić daty. No,
No masakra jakaś, natomiast no 8 stówek poszło, no cóż, no życie, nie? Uczymy się, Tak, uczymy się na błędach. Tak więc to by było idealnie, gdyby się taki dowód pojawił z datą pewną, ten informatyk był w stanie to wyciągnąć, aczkolwiek w tym momencie powiedział, że nie da się tego przeskoczyć, więc musieliśmy sobie radzić w inny sposób. Tam powołaliśmy szereg świadków, prawda? Dowody jakieś z internetu, bo to, że ty stworzyłeś to, miałeś na dysku, to jest jedno, ale zacząłeś tam tak naprawdę do wszystkich to rozsyłać, tak więc samo pytanie o opinię, jeżeli z twojej strony wyszło, to już był jakiś ślad tego, że to z twojej strony te pliki z pierwszą datą zaczęły wychodzić. A powiedz mi, ile ten spór trwał? To był rok? To był rok. Więcej, to był cały 2014 rok. Na początku oczywiście zebranie dowodów, na początku zrozumienie sprawy, na początku jeszcze zebranie świadków, przygotowanie plików, jedna rozprawa, druga rozprawa, trzecia rozprawa, zeznania, no to jest, to się wydaje, bo to nie jest jakiś wielki problem, tak? To jest naprawdę mówiąc mały problem, ale mimo właśnie niezbyt wielkiego problemu postępowanie trwało rok. Rok czasu, rok pieniędzy, a przede wszystkim, co najgorsze, no rok tej energii, która mimowolnie, no i tak była skierowana na tę sprawę, na to logo, na tą rozprawę i mimo, że człowiek chciał się zająć rozwojem, to zawsze gdzieś z tyłu głowy była ta myśl, że nie do końca można, bo coś tam ciągle ciąży. I prawdę mówiąc, nie chcę mówić, że to był rok w plecy, ale na pewno ten rok można było wykorzystać znacznie lepiej. Sporo energii wam to wyciągnęło, bo oczywiście, zamiast tak. skupiać się w 100% na rozwoju firmy, tak naprawdę gdzieś z tyłu było, a co się stanie, jak nie wygramy, prawda? Dokładnie. Tak więc bardzo niekomfortowa sytuacja. Ja się tak pomyślałem, że się poczuję teraz jak w rozmowach toku. Jak się czułeś wtedy, prawda? Bolało. Zdecydowanie czułem się niekomfortowo, zdecydowanie czułem się... Znaczy niekomfortowo to jest bardzo... Bardzo, bardzo trafne określenie, bo tak jak już mówiliśmy, brakowało tego spokoju z tyłu głowy, który by pozwalał na dalsze działanie i dalszy rozwój. No nie liczę oprócz tego emocji prywatnych, osobistych, tak? No bo tak jak mówię, z tamtą rodziną znaliśmy się wiele lat, a mimo to no, sprawa skończyła się w sądzie, także to jest w ogóle inna kwestia, natomiast ona też jest ważna i też wpływa na mnie, na człowieka, co z tym idzie na moje myśli, uczucia, no i dalszą możność bądź niemożność pracy nad firmą. No dobrze, jak to się wszystko skończyło? Jak to się skończyło? Oponenci do samego końca upierali się przy swoim i pamiętam, że to była ostatnia rozprawa, na której ja składałem zeznania. I kiedy ja złożyłem swoje zeznania, było to, no mówiąc, starając się powiedzieć skromnie, było to dość miażdżące. I dlatego w tamtym momencie zaproponowali nam ugodę. Ja to jeszcze wiesz, no poza tym, że ty tak powiedziałeś, to jednak z tych takich okruszków, które tam zbieraliśmy, to z tych dowodów, z tych bardzo wielu świadków, bo tam, nie wiem, przynajmniej 5 osób chyba było przesłuchiwanych, więc tych dowodów się w końcu tyle zebrało, ten kontekst był taki, że jednak dowody świadczyły na waszą rzecz, choć nie było tego idealnego, który by... Jakbyś stworzył logo, jak ja mówię, poszedł do notariusza, oświadczenie, że jesteś twórcą i do szuflady, to by było idealnie, ale... Nie no, oczywiście się z tobą zgadzam, to normalny to jak robi. Najbardziej. Nie chodziło mi, broń Boże, o to, że tamte dowody, że świadków, których mówię, chyba jak było 5, albo nawet mi się wydaje, że 6, że wszystkie pliki, które przygotowaliśmy, że to nie miało znaczenia, to miało ogromne znaczenie, no bo jak to się mówi, grosz do grosza. Natomiast chciałem tylko, bo zapytałeś, jak to się zakończyło, więc... Przeskoczyłem myślami od środka i od tego, co powiedziałeś, do samego zakończenia, do właśnie tej ostatniej rozprawy, na której to wszystko się sfinalizowało. I wtedy poprosili nas o ugodę. My tą ugodę przyjęliśmy, w której uznali nas jako twórców, uznali, że... Wycofają to swoje zgłoszenie, tak jest. No i tak naprawdę osiągnęliście wszystko, co chcieliście, bo dokładnie. Jak został wycofany ten znak towarowy ich, który był zgłoszony, to tak naprawdę przeszkoda jedyna do rejestracji została usunięta. No dobrze, i co? Kamień z serca spadł, tak? Zdecydowanie kamień z serca spadł. Nie da się ukryć. Ale ty tak jak wcześniej kularowo rozmawialiśmy, mówiłeś, że co? To ci poczułeś się silny, bo ty byłeś... Ile ty miałeś wtedy lat? 20? Młody chłopak, prawda? No chyba 20, może 21. No około coś 20, 21 i... I wygrałeś z biznesmenami, bo oni prowadzili tutaj... Tak, no bo co jest... Z mojego punktu widzenia, zarówno ja, jak i Adrian, byliśmy, no co? Byliśmy dużo młodsi, dużo mniej doświadczeni, mieliśmy mniej środków, mieliśmy
ogólnie wychodziliśmy ze słabszej pozycji, nie ukrywając, tak? Byliśmy obiektywnie pod wieloma względami słabsi, natomiast tak czy siak wyszło na nasze i może nie od razu, nie po chwili, nie w tamtym momencie, kiedy ta ulga przyszła, no bo wtedy tylko człowiek skupiał się na tym, że fajnie, że już tego nie ma. Natomiast później zdałem sobie sprawę, że poczułem się silny. Poczułem się silny, bo mimo przeszkód, które były, mimo trudów, mimo oponenta, który po drugiej stronie miał więcej możliwości, więcej siły, więcej doświadczenia, to i tak my, młodzi chłopacy, postawiliśmy na swoje i to naprawdę buduje. To buduje, ale z drugiej strony też pokazuje, że warto, nie warto, to jest złe słowo, że trzeba walczyć o swoje i też zbudowało mnie to, że cieszę się dzisiaj, że miałem po prostu jaja, żeby stanąć w sądzie, walczyć o swoje, uprzeć się i ostatecznie wygrać to, co inne osoby chciały mi odebrać. Wiesz, że tego sporo mogło nie być? Wiem, że tego sporo mogło nie być. Gdybyś Mikołaj kiedy? Tak jest. Tak. Nie, no, oczywiście ja zawsze powtarzam te słowa mojego dziadka, że nieszczęścia uczą... Nie, przepraszam, doświadczenie uczy, że nieszczęścia zdarzają się innym, prawda? Więc mnie to nigdy nie spotka, więc zresztą cała ta nasza rozmowa jest po to, żeby pokazać realny przykład osoby, której się udało, ale gdybyś nie miał tych dowodów, to choć miałbyś rację... To by się pierwszeństwo zgłoszenia i nic bym z tym nie zrobił. No byłoby szalenie trudno to zrobić. Bardzo trudno to by było. To tak może filmowo jest, że tylko osoby, że mam rację, to wygram. Tak. No tak, ale jeszcze musisz mieć dowody na to, że no masz rację. No właśnie. No dobrze, spór się zakończył. I powiedz mi, co się od tego czasu zmieniło? To był koniec 2014 roku. Tak, to była mniej więcej końcówka 2014 roku. No i spór zakończył się, był trudny, był to ciężki okres... Ale to, co trudne, to uczy nas najwięcej. I na pewno z tego się wyciąga wnioski. To jest jedna sprawa. Ale druga sprawa to jest też taka, że jak jest problem, to on nam ciąży. Kiedy on się kończy, wtedy zyskujemy ten spokój i możemy się skupić na tym, co jest dla nas naprawdę ważne. I tak jak to tutaj było w przypadku Calisthenics Academy, był to okres, kiedy rozpoczęły się wyjazdy na moje zawody międzynarodowe. Także zaczęły się podróże po świecie. Otworzyliśmy, już przestaliśmy wynajmować salę, tak jak to mówiłem wcześniej, w gimnazjum, gdzie płatność była za godzinę i przez cały rok musieliśmy przed treningiem składać sprzęt do treningu, przeprowadzać trening, po treningu ten sprzęt rozkładać, odnosić. Postanowiliśmy wynająć swoją jedną salę, która ma powierzchnię 300 metrów kwadratowych. Chwilę później wynajęliśmy drugą salę, również na własność, która ma powierzchnię 600 metrów kwadratowych, także cały ten spór. Zostawienie go za sobą. Tak, zakończenie tego sporu, zostawienie go za sobą dało takiego połączenie tego z tym, co już mówiłem, że podróże kształcą, dało naprawdę spokój i szersze spojrzenie na rzeczywistość, która no, dała, myślę, że dość dużego kopa do rozwoju, czego efektami chociażby są dwa wcześniej wymienione lokale. A ty tak fajnie to, jak rozmawialiśmy wcześniej, powiedziałeś o tym, że wyjazd za granicę, poznanie tam nowych ludzi, jak oni robią biznesy, sprawiło, że twoje horyzonty się poszerzyły. I tak jak z pozycji osób, które wynajmują salę na godziny, minęło pół roku, mieliście łącznie 900 metrów kwadratowych sali treningowej. Tak jest, tak, dokładnie, bo to jest... Ja uważam osobiście to za coś naprawdę wspaniałego, kiedy ogólnie za podróżowanie, to nawet nie chodzi o to, żeby teraz wylecieć do Australii na 2 tygodnie. Warto odciąć się od tego, co się robi tutaj, teraz, dzisiaj, gdzieś pojechać, polecieć i na to, co robisz teraz, nie patrzeć na to z perspektywy właśnie siedzenia tutaj w fotelu, tylko z dalszej perspektywy, spojrzeć szerzej, poszerzyć swój horyzont, zobaczyć inaczej. Zrozumieć, jak myślą, jak działają, co robią inni ludzie i wtedy naprawdę nasza rzeczywistość, a co za tym idzie przyszłość, rysuje się zupełnie inaczej. Zaczynamy zmieniać swoje myślenia. To jest coś no świetnego, no na tym to polega. Tylko i wyłącznie tak możemy się rozwijać. Ja bym powiedział, że to jest takie poszerzenie horyzontów. Jak nagle widzisz, że ty się cieszysz, że masz salę na godzinę, a ktoś po prostu jakieś ogromne kluby robi i z nim rozmawiasz, to po prostu widzisz, że może byłeś gdzieś tam ograniczony.
Zdecydowanie Tak, jest to ja bym to poszerzenie określił. horyzontów, lepiej bym tego nie nazwał. No dobrze, słuchaj, ja Ciebie uważam za bardzo doświadczonego przedsiębiorcę. Co prawda to tylko 4 lata, ale obserwując Waszą pracę, po prostu widziałem, że doświadczyliście bardzo wielu dobrych i złych rzeczy. I gdybyś mógł powiedzieć teraz, tak, spojrzeć za siebie, jakie błędy popełniłeś przez te 4 lata? Co byś zmienił? No, pierwszym oczywiście najbardziej jaskrawym przykładem, o którym już wcześniej mówiliśmy, jest zbyt późne zastrzeżenie naszego znaku towarowego, naszego logo, tak? Bo gdybyśmy zrobili to szybciej, to nie dopuścilibyśmy do sytuacji, w której prawa własności tego znaku mogą być zagrożone. Ostatecznie na szczęście udało mi się go zachować, ale co by było gdyby? Mogłem go nie mieć, mogłem go mieć. Także Gdyby nie było dowodów. dokładnie, gdyby nie było dowodów. Gdybyśmy zrobili to szybciej, problem by nie istniał. Także to jest tak jakby wstęp do punktu, który moim zdaniem jest jeden z dwóch bardzo ważnych, jak to się mówi, w prowadzeniu działalności gospodarczej wszelakiego rodzaju. Przedsiębiorcy powinni mieć abonament u prawnika i u księgowych. No to jest dowcip, ale jest to dowcip, jak to się mówi, w którym jest ziarnko prawdy. Tutaj tego ziarnka nie ma, tylko jest tona prawdy, bo na tym to dokładnie polega. Prawo, księgowość, prawnicy, księgowi to są dziedziny biznesu, które są szalenie potrzebne, które nie każdy przedsiębiorca samodzielnie musi rozumieć, bo właśnie od tego jest prawnik i księgowa, tak? Bo nie można być specjalistą we wszystkim, ale warto się spytać specjalistów. Jeżeli sam czegoś nie wiesz, to pytaj się specjalistów, bo od tego on jest i oni ci na pewno pomogą, a jeżeli oni ci pomogą, to mogą cię zabezpieczyć. Chociażby na przykładzie tej naszej swojego czasu umowy, którą podpisaliśmy od razu, umowy, którą podpisaliśmy od tak, umowy, którą czuliśmy, że jest zła, a nasz brak doświadczenia, brak takiej asertywności nie pozwolił nam powiedzieć, nie zaczekamy, tylko po prostu ją podpisaliśmy. Dlaczego nie spytaliśmy się prawnika? Dlaczego nie zadzwoniłem do Mikołaja, żeby się go zapytać w tamtym momencie? Dlaczego? No właśnie, dlaczego? Dlaczego nie zapytałem Mikołaj, co mam teraz zrobić? Tylko Ale dodam, że po tej tak. historii już zawsze się pytałeś. No, oczywiście człowiek uczy się na błędach. Po tej Trochę cię historii to takie, no kosztowało, trochę tak, tak. ale na tym to polega, że tak się wydaje, że ja też uważam, że wiele rzeczy można zrobić samemu, ale w momencie, kiedy w grę wchodzą już jakieś takie większe pieniądze, to I naprawdę. duże zobowiązania przede wszystkim. Słuchaj, porada prawna, nie wiem, 200 zł może kosztować. Analiza jakiejś umowy może trochę A jaka to więcej. może być oszczędność? To mogą być 1000 zł. No to jak to było umysł. No, właśnie, więc oczywiście. Tak jak Mikołaj powiedział, pewne rzeczy można zrobić samodzielnie, natomiast trzeba zdać sobie sprawę. Jeżeli robię to samodzielnie, to w razie co mi się nie uda, jakie konsekwencje mogę ponieść? Prawie żadne. Okej, mogę sobie spróbować, ale jeżeli to zrobię samodzielnie, ale jeżeli mi się nie uda, to konsekwencje będą kolosalne, to nie rób tego sam. Zapytaj się specjalisty, bo to jest dużo mądrzejsze, a przede wszystkim bezpieczniejsze. Więc to jest ten aspekt. Tych błędów, tych spostrzeżeń, na które na pewno chciałbym zwrócić uwagę, pytać się specjalistów z naciskiem na prawników i księgowych, bo to jest szalenie ważne. A druga rzecz to jest rzecz ogólna, kwestia ogólna, ludzka. Chodzi tutaj o zaufanie. Wszyscy chcemy, żeby ktoś mógł nam zaufać, wszyscy chcemy, żebyśmy my mogli zaufać komuś. I zaufanie to jest rzecz wspaniała, tak samo przyjaźń to jest rzecz wspaniała, natomiast trzeba wiedzieć, że nie na tym to polega. Można sobie ufać. Mogę ufać Mikołajowi, Mikołaj może ufać mi, ale mimo to mamy taką umowę, że Mikołaj będzie bezpieczny i ja będę bezpieczny bez względu na wszelakiego rodzaju konsekwencje. I tego powinniśmy się trzymać, bo miałem wiele takich sytuacji przez ostatnie 4 lata, kiedy zaufałem komuś, osobie, która wydawała mi się, że jest odpowiednia. Osobie, która potem okazała się totalnie nieodpowiednia, i właśnie przez to, że bazowałem na zaufaniu, sugerując się małym doświadczeniem, tak? Tym, że wydawało mi się, że to tak powinno działać, wiele na tym straciłem, wiele problemów to spowodowało. Dlatego w biznesie zaufanie jest, ale i też nie ma. Ufajmy sobie, bo to buduje, bo to pomaga. Ale oprócz zaufania, wszystkie aspekty prawne powinny być dopięte na ostatni guzik. To jest najważniejsze.
Czyli współpracujesz z kimś i podpisujesz jakąś tam umowę współpracy, to musi być spisane, ewentualnie też zabezpieczacie się w jakikolwiek tutaj sposób. Ja zawsze mówię, że umowy są na czas wojny, czyli my Tak, dokładnie. współpracujemy, mamy jakieś plany biznesowe, To ale wtedy jest zaufanie. tak, i co będzie, jak się nie uda, Wtedy prawda? jest umowa. Tak. Ja jeszcze pamiętam taki, nie wiem skąd ten cytat jest, ale ja go po prostu uwielbiam, gdzie ktoś powiedział, że jeżeli chodzi o duże pieniądze, to uczucia rodzinne stygną szybciej niż ciało zmarłego. Tak więc była współpraca z tamtym, powiedzmy, klubem sportowym, prawda, z tymi ludźmi, ale w momencie, kiedy pojawiły się jakieś realne pieniądze, kiedy nagle przez klub zaczęło się przewijać 100 osób, co nas to obchodzi, że znacie się od kilku lat, że miałeś kontakt z ich synem, jeżeli w grę wchodzą pieniądze, prawda? Nie było tutaj żadnych skrupułów, żeby próbować Jest to powalczyć. przykre, ale prawdziwe. Mam dla ciebie jeszcze takie ostatnie pytanie. Mnie to tak ciekawiło, kiedy wpadłem na to pytanie, odniosłem to troszkę do siebie. Ponieważ ja strasznie żałuję, że nie spisywałem sobie, ale tak rzetelnie, planów i celów na nowy rok. Ja je co prawda gdzieś tam w głowie były, mniej więcej udawało mi się je osiągać, oczywiście wiadomo, że większość raczej nie, natomiast coś tam zawsze co roku mi się udawało. Natomiast chciałem się ciebie zapytać, jak to jest u ciebie? Czyli po pierwsze, czy te cele gdzieś tam sobie spisujesz? I po drugie, wspomniałeś swoją mentalność, kiedy zaczynałeś, kiedy był grudzień 2012 roku i byłeś po maturze, mówiłeś sobie, fajnie, zróbmy biznes. I to było tyle. Ale od tego czasu minęły 4 lata. Ja chcę ci też zadać pytanie, gdzie widzisz siebie za 5 lat? To jest trudne pytanie, natomiast zastanawiałem się jakiś czas temu i no oczywiście będzie zabawnie, na pewno mam nadzieję, że będzie zabawnie, jak za 5 lat to odsłucham, bo wiele rzeczy się zmienia, natomiast planując sobie, jak to będzie wyglądało za 5 lat, to moim planem jest przede wszystkim Calisthenics Academy w każdym mieście w Polsce. Może nie w każdym większym mieście w Polsce. To jest dobre słowo, tak? No bo nie przesadzajmy. Natomiast Calisthenics Academy w każdym większym mieście w Polsce. To jest przede wszystkim mój plan na za 5 lat. Co za tym dalej? Na pewno wszystko skupia się wokół tego, czyli rozwinięcie sieci i stanie się pionierem na rynku sportowym w branży fitness w Polsce. To jest plan na za 5 lat. Ale ty wspomniałeś też o tym, nie w tej rozmowie, tylko jak to sobie wcześniej kuluarowo rozmawialiśmy, o tym, że ty spisujesz sobie, podsumowujesz rok, Tak, prawda? jak Masz najbardziej. cele, czyli to, co ja chcę robić, ale nie robię. Tak, ja zarówno spisuję sobie cele, wyznaczam sobie cele na dany okres, czyli na przykład na rok. Dzielę to na kilka dziedzin, tak? Czyli cele biznesowe, cele prywatne, cele regeneracyjne, odpoczynkowe, jakiekolwiek, cele edukacyjne. Mam kilka oczywiście działów. Oprócz tego w tym roku, na samym początku, wyznaczyłem sobie właśnie również cele na 2020 rok. Także dlatego też mniej więcej wiedziałem, co chcę powiedzieć. Ale oprócz tego mam taką tradycję, że w okresie świąteczno-sylwestrowym siadam sobie takiego jednego dnia i analizuję cały miniony rok. Analizuję wszystko, co zrobiłem dobrze, wszystko, co zrobiłem źle. Plusy, minusy. To, co się stało pozytywnego, to, co się stało negatywnego, zarówno jeżeli chodzi o moje życie prywatne, jak i oczywiście, jeżeli chodzi o firmę, o życie zawodowe, to jest też naprawdę ciekawa nauka. Oczywiście tych minusów zawsze jest o niebo więcej, bo tych plusów nawet nie da już się wymyślać, a lista minusów rośnie w nieskończoność, ale tak to już jest. To by było tego jak najmniej. Oby. Słuchaj, ja ci kibicuję, ja ci tam, jak będę mógł, to zawsze będę ci pomagał. Fantastycznie się ciebie ogląda, to co rozwinąłeś, to co rozwinęliście. Gdzieś tam, zresztą rozmawialiśmy wiele razy o tym, wzajemnie gdzieś tam się motywujemy, gdzieś nakręcamy się do działania. Ja lubię się otaczać przedsiębiorcami. To nawet nie chodzi o to, że ja z tobą rozmawiam jako z osobą, która miała jakiś problem prawny, który udało nam się rozwiązać, ale mnie zawsze fascynuje po prostu przedsiębiorczość. Też wykonuję taki zawód, gdzie ja mam styczność z przedsiębiorcami i to tymi bardziej kreatywnymi, którzy rozkręcają swoje biznesy, tak więc takie rozmowy są po prostu niesamowite. Pomyślałem, że skoro no i tak o tym rozmawialiśmy, wiele rozmów odbyliśmy, Zdecydowanie to wiele. dlaczego by nie nagrać podcastu? Dlaczego by również nasi słuchacze nie mogli tego usłyszeć? Bo to jest szalenie wartościowa wiedza, być może również bardzo inspirującym przykładem będziesz dla tych osób. Mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób będę mógł chociaż minimalnie pomóc. Tak więc, słuchaj, to jest Moje błędy koniec. będą mogły Bardzo, bardzo pomóc. dziękuję Ci, że poświęciłeś czas. Myślę, że rozmowa wyszła rewelacyjnie. I co, życzę Ci powodzenia. Dziękuję bardzo i Tobie również, Mikołaj.
No i to już koniec. Mam nadzieję, że nasza rozmowa Ci się podobała. Jeżeli chcesz czegoś więcej dowiedzieć się o firmie Jordana, to koniecznie odwiedź jego stronę calisthenicsacademy.pl. Mój rozmówca niedawno zaczął również prowadzić bloga pod adresem jordanogorzelski.pl. Oczywiście wszelkie linki oraz transkrypcje tego odcinka znajdziesz na moim blogu pod adresem znakitowarowe-blog.pl/009. Tak jak 9. odcinek tego podcastu. Jeżeli masz jakieś pytania, śmiało możesz mi je zadać w komentarzu na blogu. Przy okazji pod tym podcastem wrzucę również filmik z akrobacjami Jordana na poręczach. Gwarantuję Ci, że będziesz pod wrażeniem, tak samo jak ja, kiedy pierwszy raz coś takiego zobaczyłem. Na koniec przypominam, że na portalu iTunes możesz mi zostawić recenzję oraz ocenę tego podcastu. To pomaga mi w dotarciu do większej liczby słuchaczy. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i co? Do usłyszenia.